Cześć kochani, z tej strony Sylwia. Super, że jesteście na moim kanale. Mam nadzieję, że są ze mną fani Law Surprise oraz są osoby, które lubią układać puzzle. Ponieważ dzisiaj będziemy sobie testować taki oto zestaw Law Surprise, w którym to właśnie będziemy mieli puzzle do ułożenia. Puzzli będzie 48. Niestety nie mam pojęcia, jaki obrazek będzie w środku. Czy to będzie ta laleczka, czyli do ułożenia obrazek z Rocker, czy też może jakaś brokatowa, czy też ta syrena, czy też może ta przepiękna laleczka. Nie wiem, zaraz się to okaże, więc jeżeli Wy też jesteście ciekawi, to zostawcie kciuki do góry, no i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście oprócz puzzli, które są zapakowane w woreczku, był jeszcze taki obrazek. Chyba właśnie, słuchajcie, taki obrazek będziemy mogli ułożyć. Czyli mamy tutaj i rodzinki Law Surprise, widzę Miss Punk. Tutaj widzę jeszcze jedną laleczkę i jej młodszą siostrzyczkę. Są puzzle. Ja od razu je rozpakuję. Wow, jak fajnie wyglądają kolorowe i są bardzo duże. No i słuchajcie, jest jeszcze jedna mała niespodzianka. Otóż to jest taka kula, a w zasadzie kuleczka. A słuchajcie, jak ja mam ją wyciągnąć tutaj. Chyba tam utknęła. Mała kuleczka. Abyście, słuchajcie, oglądali cały odcinek, to tę oto malutką kulę z tym mini suwaczkiem otworzę na samym końcu. Coś tam w środku jest, bo słyszę, że grzechocze, ale nie mam pojęcia, co to może być, kochani, więc ją sobie odłożę. No a teraz, słuchajcie, zajmiemy się układaniem puzzli na podstawie tego obrazka. Na początek, słuchajcie, tradycyjnie poobracam sobie wszystkie puzzle, żebym widziała wszystkie obrazki, jakie są na nich. Chyba nie będzie trudno ułożyć tych puzzli. Myślę, że takie puzzle z Law Surprise to niezła gratka dla każdego fana właśnie tych oto laleczek. No i słuchajcie, zaczynamy. Może zacznę od tego Bobaska. Poszukam, gdzie on tutaj się skrywa. Chyba to jest jego twarz, to jest jego oko. Chyba znalazłam nawet drugie od razu. No okej. Zobaczcie, wokół tutaj tych laleczek, wszędzie dookoła są takie dymki z różnymi tekstami, jakby to były jakieś komiksy. Niech każdy z Was na dole w komentarzu teraz mi napisze słowo puzzle albo puzzle lol. No i słuchajcie, zaczynamy zabawę. Tutaj od razu spoglądam, że powinien być taki dymek. Czyli to, no i obok chyba będzie starsza siostrzyczka. Patrząc tutaj na rozmiar tych puzzli, to wydaje mi się, że one będą naprawdę dosyć spore. Już powoli kończę. Zobaczcie, układać tę oto laleczkę. Jeszcze tutaj powinnam mieć, o, ten klocek. Tutaj mi jeszcze czegoś brakuje, wiecie co? Tutaj powinno być coś właśnie z tym takim jakby komiksem, może to. O, dokładnie, to ten element. Brakuje mi jeszcze ciała Bobaska. Bobasek musi mieć, słuchajcie, ubrane różowe majteczki. Te dwie laleczki już mam. Teraz chyba przejdę do układania tego oto obrazka. Zobaczcie, tutaj już widzę końcówkę włosów. Więc mogę na podstawie tego budować dalej. Zobaczcie, tu musi być jeszcze reszta. Tutaj mam tego Bobaska. Ten element ląduje na dole. Mam włosy. Jakoś, słuchajcie, teraz nieco szybciej mi to idzie.
Co mi jeszcze tutaj brakuje? Okulary. Tutaj jakiś taki różowy klocek. Czy to to? To nie ten. Czy to... A, właśnie. To jest ten z tym serduszkiem. Doszłam, zobaczcie, już na sam dół. Długo szukałam tego elementu, który będzie tutaj tym moim rogiem. Widzicie, wszędzie mnóstwo napisów i pojawi mi się już kolejna laleczka. To będzie młodsza siostrzyczka Miss Punk. Więc od razu ją ułóżmy. Ona też ma taką fajną fryzurę, jak jej nieco starsza siostra. Sięgnę sobie tutaj po te wszystkie puzzle. No dobra, szukamy nóżki, to będzie to, kolejna nóżka, tutaj już chyba będzie koniec. Udało się, kochani, super, zobaczcie, mam ułożone całe puzzle, wszystko się zgadza idealnie, jest tak samo jak na tym załączonym tutaj obrazku, więc mega się cieszę, zabawa była super, słuchajcie, to jest wielka przyjemność układać puzzle, na których są narysowane laleczki LOL Surprise, oczywiście możecie sobie również sprawdzić w swojej kolekcji, czy wy którąś z tych laleczek macie oczywiście u siebie, ja odkładam na razie puzzle, no i pamiętacie, obiecałam, że na końcu otworzymy tę oto malutką kulę. Dobra, słuchajcie, mam już moją mini kulę LOL Surprise, jest naprawdę malutka. Musimy najpierw, zobaczcie, suwaczek jaki jest malutki, pociągnąć. No i mamy naszą kulę, ona jest cała różowa, tutaj mamy napis LOL Surprise. Jak myślicie, co tam w środku może być? Coś malutkiego na pewno, uwaga. Wow, zobaczcie, to jest chyba jakiś... telefon, smartfon dla naszej laleczki LOL Surprise. Wygląda tak, ale w ogóle jakiś szczegółowy. Jest godzina 12:34. Widzę, że bateria pada, bo już na czerwono miga. Tutaj chyba dostaliśmy jakąś wiadomość z napisem LOL. Oh my god! Zobaczcie. Idealnie będzie pasować do naszych laleczek, na przykład do mojej rocker, taki różowy telefon, albo do jakiejś innej laleczki. Fajnie też będzie można go schować do torebki LOL Surprise albo po prostu przechowywać tutaj w naszej mini kuli. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Takie puzzle oczywiście możecie albo złożyć i schować sobie do pudełka, albo zostawić na przykład na biurku. Będzie to naprawdę fajna ozdoba. Koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Napiszcie mi, czy Wy macie jakieś puzzle LOL Surprise, a jeżeli nie, to zachęcam Was gorąco, abyście właśnie takie mieli. Oczywiście teraz jest czas świąt, więc możecie sobie takie puzzle zamówić na przykład pod choinkę od Gwiazdora. Do usłyszenia następnym razem, kochani. Pozdrawiam Was. Pa, pa!